płyń po morzach i oceanach. Słowa te 6 listopada 1948 roku, kilka minut po godzinie 13 w Stoczni Gdańskiej, wypowiedziała Helena Sołdek, matka chrzestna pierwszego statku wybudowanego w Polsce i dla Polski po II wojnie światowej. Towarzyszył jej Stanisław Sołdek, traser i przodownik pracy 206% normy, którego nazwisko do dziś widnieje na burcie statku. Od tego czasu Sołdek pływał przez 31 lat i 65 dni po Bałtyku, jednak zapuszczał się również na Morze Północne. Woził węgiel do Szwecji, Niemiec, Danii i Belgii. Z portów szwedzkich wracał zaś załadowany rudą żelaza. Przestrzenie Sołdka były świetnym miejscem na przemycanie różnych towarów. A gdzie chowano tak zwane ciuchy, oczywiście dżinsy, kosmetyki, kawę czy nawet wkłady do długopisów? Odpowiedź brzmi: wszędzie. W masztach, w pomieszczeniach dla załogi, w kambuzie, w mesie najlepszymi jednak miejscami były maszynownia i zasobnik węglowy. Dlaczego? Ponieważ celnicy nie znosili wizytować tych miejsc. Z nich wynosili nie tyle znalezione, przemycone towary, co smar i pył węglowy na swoich nieskazitelnych do tej pory jasnych mundurach. Sołdek na początku zasłużonej emerytury stał opuszczony, obrabowany i praktycznie porzucony w krzakach w pobliżu Stoczni Szczecińskiej. Na szczęście zainteresowały się nim dwie ważne instytucje kultury: Centralne Muzeum Morskie oraz Muzeum Techniki w Warszawie. Pod skrzydła której z tych instytucji trafił, o tym chyba nie muszę Wam mówić. Pytanie od gości. To ile w końcu Sołdek ma ładowni, skoro chodzimy niby po dwóch, ale tak naprawdę przemierzamy cztery pomieszczenia? Ta liczba cztery jest wynikiem późniejszej przebudowy. Rzeczywiście, do zwiedzania są dwie ładownie, numer 3 i 4, zaś wcześniej od strony dziobu mamy ładownie numer 1 i 2. To teraz już chyba wiecie, ile tych ładowni posiada Sołdek. Najbardziej właśnie do naszego muzeum gości przyciąga Sołdek. Jest to tak piękny obiekt nasz i my jesteśmy z niego bardzo dumni. Na przykład ludzie pytają, od kiedy ten Sołdek u nas stoi, no więc informujemy oczywiście, że jest to nasz obiekt wybudowany w 1948 roku. Bardzo ich to ciekawi, że taki stary, że tak długo, a czy on się kiedyś topił, a czy z nim można gdzieś popłynąć, na przykład na Hel. Pani była u nas ostatnio, chciała kupić bilety, dosłownie chciała kupić bilety na rejs naszym Sołdkiem. Czyli Sołdek jest sławny, bardzo, i wszyscy myślą, że jest po prostu jeszcze czynny. Tak, dzięki niemu mamy dużą frekwencję, zachęcamy oczywiście gości wtedy do zwiedzania naszych innych obiektów, ale on jest największą naszą atrakcją.